Szymon, rozmawialiście i w końcu się dogadaliście. To oznacza, że zostajesz na kolejny rok przynajmniej w Opolu. No tak, trwało to troszeczkę czasu, bo można powiedzieć, że z miesiąc czasu żeśmy rozmawiali, ale doszliśmy w końcu do porozumienia i jak widzimy, rozmawiamy teraz ze sobą, więc zostaje na pewno na kolejny przyszły rok. Ale masz kontrakt z Opcją później przedłużenia o kolejny rok. To jest też takie zabezpieczenie dla ciebie, że po prostu dobrze się czujesz w tym Opolu i ewentualnie planujesz przyszłość w tym miejscu? No tak, na pewno ten punkt jest pisany po to, żeby właśnie mieć zapewnienie ewentualnie dla klubu i dla mnie, żeby w tym klubie tutaj zostać. Więc no, jest taki zapis i na początku trzeba się skupić na tym pierwszym roku. Mamy zaraz kolejny sezon i trzeba się na nim skupić. Co w takim razie jest takim twoim celem na ten przyszły sezon, w którym będziesz reprezentował Barw Wody? No celem na pewno jest zespół, żeby zdobywać jak najwięcej punktów, żeby te punkty nam potem dały dobre miejsce w tabeli, a takie indywidualny cel, no to wiadomo, napastnika to strzelanie bramek. No, chciałbym strzelać bramki. Nie chcę deklarować ile, bo to wiadomo, że takie rzeczy się nie powinno robić, bo to nigdy się nie sprawdza. Ale no, na pewno chciałbym strzelać bramki, dawać punkty dla drużyny i żeby drużyna była jak najwyżej w tabeli.